To był okres, kiedy stałam się jednego dnia osobą publiczną. I w momencie, kiedy stajesz się osobą publiczną, zaczynasz być zapraszany na różnego rodzaju wydarzenia, udzielasz komuś wywiadu i wtedy istniejesz w tej przestrzeni publicznej. I ten tytuł właśnie mi pozwolił na to, że rozpoczęłam pracę w telewizji. Ktoś gdzieś usłyszał mój głos, stwierdził, że mogłabym się nadawać do danego programu. Zaproszono mnie do jednej produkcji, do drugiej, do trzeciej. I tak prowadziłam jeden program, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Potem przyszło to Dzień Dobry. I tak, no byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała, że ten tytuł mi nic nie dał. Dał mi, otworzył przede mną możliwość stania się osobą publiczną. Ale też na to pracowałam całe życie, bo będąc już modelką no teraz już historia, Boże, no historia, bo zaczęłam pracę no prawie 18 lat temu. Teraz już modelką nie jestem, bo już nie ten bieg, nie te gabaryty i nie ta siła, ale to, jak pracowałam z ekipą na planie, jak szanowałam osoby, jaką pozostawiłam po sobie opinię, jakby procentowała przez całe życie. I ktoś wiedział, że jestem pracowita, ktoś wiedział, że jestem sumienna, wiedział, że się nie spóźniam, że dobrze wykonuję swoje obowiązki. I to tak szło za mną cały czas, jakim jestem człowiekiem na każdym, jak w ogóle traktuję ekipę, jak traktuję każdą osobę, która jest na tym planie. I gdzieś pewnie tą pocztą pantoflową po prostu to tak szło za mną i szło i szło. Jeden producent wiedział, jakiś operator, reżyser. I tak doszło do tego, że ja zostałam zaproszona na casting, załóżmy, do Dzień Dobry, czy do innych produkcji. I wydaje mi się, że to też ja włożyłam pewnie to, w to wiele pracy i siły. Trochę też w tym było szczęścia na pewno i tak to się wszystko potoczyło w moim życiu, ale tytuł Miss Polonia i ten konkurs te 10 lat temu na pewno otworzył przede mną duże drzwi.